10 najgorszych krajów dla kobiet. Tekst opracowany na podstawie materiałów serwisu ofeminin.pl 10 Iran. Państwo na Bliskim Wschodzie leżące między Morzem Kaspijskim na północy, a Zatoką Perską i Zatoką Omańską na południu. W 2013 roku wszystkie kandydatki w wyborach prezydenckich zostały usunięte z wyścigu o ten urząd. Przemocy w postaci oblewania kobiet kwasem dopuszczali się radykalni działacze, którzy chcieli ukarać te z nich, które ich zdaniem nie szanują tradycji sposobu ubierania się. Jak już kiedyś wspominałem, irańskie społeczeństwo jest bardzo przeciwne prawom arabskim i chcą tam żyć normalnie, jednakże są steroryzowani przez muzułmański rząd. 9. Pakistan, państwo w południowej części Azji położone wzdłuż Indusu i liczące ponad 200 milionów mieszkańców. Liczby z raportu Światowego Forum Ekonomicznego pokazują, że Pakistan to kraj z największymi różnicami, jeśli chodzi o możliwości pracy dla kobiet i mężczyzn. Tylko 25% z nich pracuje w porównaniu do 85% pracujących mężczyzn. 8. Jemen. Państwo położone w południowo-zachodniej Azji na Półwyspie Arabskim. Jemen graniczy od północy z Arabią Saudyjską, a od wschodu z Omanem. Należy do Ligi Państw Arabskich. W parlamencie jemeńskim nie ma ani jednej kobiety. Kobiety są całkowicie zależne życiowo od mężczyzn. Potrzebują ich pozwolenia na wszystko, również na wyjście z domu, pójście na uniwersytet czy wyrobienie paszportu. 17% dziewczynek w wieku od 15 do 19 lat zmusza się do małżeństw, które są często Jedyną drogą ucieczki przed biedą, 38% dziewczynek w tej grupie wiekowej przechodzi przez koszmar obrzezania. 7. Czad, państwo śródlądowe w środkowej Afryce, graniczy od północy z Libią, od wschodu z Sudanem, od południa z Republiką Środkowoafrykańską, od południowego zachodu z Kamerunem i Nigerią, od zachodu z Nigrem. Tylko 28% kobiet umie czytać i tylko 55% dziewczynek chodzi do szkoły podstawowej. Kobiety muszą stawiać czoła poligami mężów, co jest społecznie akceptowalne. 6. Syrii, arabskie państwo na Bliskim Wschodzie. Stosunki dotyczące Syrii ogarniętej wojną przerażają. Zgodnie z raportem obserwatorów z organizacji walczących o prawa człowieka w 2014 roku zginęło tam 76 tysięcy ludzi. Syryjka nadal potrzebuje zgody męskiego opiekuna na pracę, podróż, ślub czy pożyczkę. Kobietom zabrania się rozwodów oraz małżeństw z wyznawcami innej religii. Pięć Mali śródlądowe państwo w Afryce Zachodniej, siódme co do wielkości w Afryce, ze stolicą Mamako. Graniczy z Algierią na północy, Nigrem na wschodzie, Burkina Faso oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej na południu, Gwineą na południowym zachodzie oraz Senegalem i Mauretanią na zachodzie, obecnie członek Unii Afrykańskiej. Ten afrykański kraj jest jednym z niewielu na świecie, gdzie długość życia kobiet jest krótsza niż mężczyzn średnio 48 lat. Obok braku dostępu do edukacji w Mali, jak w wielu krajach regionu, wciąż praktykuje się tradycyjne obrzezanie kobiet oraz zawieranie małżeństw przez dziewczynki pod przymusem. Cztery Wybrzeże Kości Słoniowej, państwo w Afryce Zachodniej położone nad Zatoką Gwinejską, obecnie członek Unii Afrykańskiej, region ten nie jest wolny od przemocy. W ubiegłorocznym raporcie UNICEF wykazano, że 36% kobiet w wieku od 15 do 49 lat zostało poddanych obrzezaniu. 3. Liban, państwo w zachodniej Azji na obszarze Bliskiego Wschodu nad Morzem Śródziemnym, graniczące z Syrią i Izraelem. Rozwód jest zabroniony dla katolików, ale, zadziwiające, dopuszczalne są tak zwane honorowe zabójstwa, w wyniku których giną rzekomo zdradzające córki i siostry, zabite przez swoich ojców i braci. 2. Jordania, kraj na Bliskim Wschodzie położony w Azji Południowo-Zachodniej. Jordania jest monarchią konstytucyjną. Obecnym królem jest Abd Allah II. Zgodnie z raportem Światowego Forum Ekonomicznego tylko 12% miejsc w parlamencie 11% stanowisk ministralnych zajmują kobiety. Te współczynniki są najniższe na świecie. Jeden Maroko, państwo położone w północno-zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym. Stolicą państwa jest Rabat. W ciągu ostatnich lat liczba dziecięcych małżeństw w tym kraju podwoiła się, a niektóre dziewczynki z bardzo biednych rodzin są siłą zmuszane do ślubu tylko z powodów ekonomicznych. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów, zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!